Ja mam na imię Daniel i opowiem wam dzisiaj o kontynuacjach, a zanim zacznę, to chciałbym powiedzieć, że to jest w zasadzie dokładnie ten sam talk, który był dwa miesiące temu na For Developers, więc jeżeli ktoś był i widział, to może iść na piwo, a jeżeli nie, to zapraszam. Chciałbym zacząć od zapytania was, czy ktoś zetknął się już z takim terminem jak kontynuacja? Czy ktoś poza Maćkiem kontynuacji używał tak w codziennej praktyce programistycznej? Okej, okay, czyli nikt również nie napisał nigdy w Ruby takiej oto linijki kodu. Przygotowując to wystąpienie, postanowiłem sprawdzić sobie na GitHubie, jak często taka linijka kodu pojawia się w repozytoriach. Jak się okazało, mamy ponad 2,5 tysiąca wystąpień. Natomiast przejrzałem tak pierwsze kilkadziesiąt wystąpień i wyszło na to, że na tych kilkadziesiąt repozytoriów jedno było czymś innym niż jakieś trywialne, zabawowe Hello World przy pomocy kontynuacji. I co więcej, jak się już napisze w IRB czy gdzieś Required Continuation, dostaje się w nowych wersjach Ruby'ego od 1.9 począwszy po głowie warningiem, że kontynuacje są zdeprekowane i nie należy ich używać. Zamiast tego polecane jest używanie biblioteki Fiber, o której też trochę na końcu powiem. Mówię o tym na samym początku po to, żeby powiedzieć, że żebyście podeszli do tego wystąpienia jako do ciekawostki przyrodniczej raczej niż do czegokolwiek, co ma jakiekolwiek praktyczne zastosowanie na co dzień. Natomiast mimo wszystko myślę, że warto kontynuację zobaczyć, chociażby po to, żeby zabawić się w pewną gimnastykę umysłu oraz doświadczyć pewnej być może inspiracji. Jak wiadomo, warto próbować nowych rzeczy. Więc zobaczmy, czym w ogóle są kontynuacje. Można myśleć o kontynuacjach jako o ciągach dalszych programu. Albo innymi słowy, jako o miejscach, od których można wznowić wykonywanie programu. Z każdym obliczeniem w programie związana jest jakaś kontynuacja i to jest pojęcie, które pojawia się nie tylko w językach takich jak Ruby, które w ogóle takie pojęcie, takie obiekty programiści udostępniają, ale w każdym strukturalnym języku programowania kontynuacje chociaż niejawnie występują. I na przykład z wyliczeniem wrażenia lub podwrażenia, z wyliczeniem warunku w instrukcji if, z wywołaniem metody, z deklaracją metody lub klasy, ze wszystkimi tymi rzeczami związane są kontynuacje i one pozwalają na modelowanie przepływu sterowania w programie. A to może na razie wydać się machanie rękami, ale za chwilę przejdę do bardziej konkretnych przykładów. Weźmy sobie takie wyrażenie 3 plus 4 razy 5. Mamy tutaj kilka kontynuacji. Jedna kontynuacja jest związana z liczbą 5 i ona mówi, przemnóż tę liczbę przez 4 i dodaj do trójki. Mamy tutaj też kontynuację związaną z wyrażeniem 4 razy 5, które mówi, weź wynik tego wyrażenia, czyli 20, i dodaj do trójki. W takim kawałku kodu kontynuacja na przykład związana z wyrażeniem tu mówi, weź wynik tego wyrażenia, zawołaj na nim puts, co spowoduje wypisanie napisu tu i wykonaj dalsze instrukcje. Kontynuacja związana z wyrażeniem puts tu mówi, weź wynik tego wyrażenia, czyli nil, odrzuć go i wykonaj dalsze instrukcje. To nadal jest machanie rękami,
ale zastanówmy się, co się dzieje, jak już wykonamy to required continuation. Co to nam daje? Otóż w module kernel pojawia się nowa metoda o dosyć enigmatycznej nazwie callCC. To callCC jest skrótem od call with current continuation, czyli zawołaj z bieżącą kontynuacją. Taka metoda pojawiła się po raz pierwszy w języku Scheme w latach 70. Mamy również taką metodę w niektórych dialektach standard MLa, mamy ją w okrojonej postaci w statystycznym języku R i to są chyba wszystkie znane mi języki, które out of the box udostępniają nam kontynuację jako obiekty pierwszej klasy. Co można zrobić z takim callCC? Ono w najprostszej postaci wygląda tak, że przekazuje mu się blok z jednym argumentem, o którym za chwilę. W takiej najprostszej postaci to po prostu powoduje wykonanie tego bloku instrukcja po instrukcji. Czyli tak jakby tego callCC tutaj nie było, dostajemy 1, 2, 3. Ale w momencie, kiedy zastanowimy się, czym jest ten argument, co można z nim zrobić, nagle się okazuje, że kontynuacje pozwalają na zasymulowanie czy zaimplementowanie bardzo szerokiej klasy mechanizmów przepływu sterowania. W takim najprostszym przykładzie można po prostu obiekt C zawołać, czyli wykonać na nim metodę call. I to, co to powoduje, to metoda call powoduje wyskoczenie, natychmiastowe wyskoczenie z instrukcji callCC, która powołała do życia daną kontynuację. A tak więc w momencie, kiedy tutaj to c.call się wykonuje, czy ja potrafię tego użyć? Potrafię. Powoduje to wyskoczenie z tego bloku callCC, więc instrukcja PUT 100 nie jest wykonywana i wynikiem jest 1-3. I w takiej najprostszej postaci to działa po prostu jak break, jak wyskoczenie z bieżącego, dajmy na to, obrotu pętli. Można sobie to w ten sposób zasymulować. Ale można też zrobić ciekawsze rzeczy. Następnym krokiem jest zasymulowanie sobie return. Ten przykład jest bardzo podobny do poprzedniego, natomiast to, co, czym się różni od poprzedniego, to to, że do metody call na obiekcie C przekazujemy tym razem wartość. Ta wartość jest zwracana z bloku callCC. W związku z czym wynikiem wywołania takiego kawałka kodu jest wpisanie napisów 1, return value, to jest ta wartość zwracana z bloku callCC, która następnie trafia do tego zewnętrznego płuc. O tutaj. I jest wypisywana. Płuc tu się podobnie jak poprzednio nie wykonuje, i interpreter przechodzi do wypisania 3. A wrócę jeszcze do poprzedniego slajdu i powtórzę, bo to dosyć ważne stwierdzenie, że call wywołany na obiekcie C powoduje natychmiastowe wyskoczenie z bloku, który stworzył czy powołał do życia, czy mówiąc mądrze, zreifikował naszą kontynuację. To ma szerokie reperkusje i za chwilę się okaże, jak bardzo szerokie. Tak jak mówiłem, do call można przekazać dowolną wartość, ta wartość jest zwracana z bloku callCC. Kolejny przykład ilustruje, że to call może być wywołany zupełnie skądinąd. To, co się dzieje tutaj, wewnątrz bloku callCC wołamy metodę print and leave, która to metoda woła call na przekazanym jej obiekcie kąt. I efekt jest taki jak poprzednio, czyli 1 i 3. W momencie, kiedy
count call jest wywołany, następuje wyskoczenie z tego bloku call CC. I to ilustruje, że call wcale nie musi być wywołany z wewnątrz zasięgu leksykalnego instrukcji call CC. Ten kawałek kodu jest bardzo podobny do rubiowego catch and throw, czyli takiego niskopoziomowego mechanizmu przekazywania sterowania w górę stosu wywołań. Bo to, co się stało tutaj, to to, że wyskoczyliśmy sprint and leave wyżej do bloku, który je zawołał, w danym przypadku bezpośrednio, ale mógł też pośrednio przez jakieś inne wywołania metod. Widzimy już na tych coraz bardziej złożonych przykładach, że kontynuacje pozwalają na zaemulowanie dosyć szerokiego spektrum rodzajów przepływu sterowania, ale za chwileczkę się okaże, jak bardzo szerokiego. Spójrzmy na taki kawałek kodu. Dosyć prosty i zupełnie nie wołamy tutaj c.call, wobec czego call CC wykonuje się, czy ten blok przekazany do call CC wykonuje się do końca. On zwraca wartość ostatniego wyrażenia w tym bloku, czyli w tym wypadku trójkę. Ta trójka jest dodawana do dwójki. I wynikiem wykonania tego przykładowego kodu jest piątka. A teraz zróbmy sobie coś takiego. Jest to prawie dokładnie to samo, co na poprzednim slajdzie. Nadal nie wołamy call nigdzie. Natomiast nasze C, w momencie, które zostało powołane do życia przez call CC, my po prostu zapamiętujemy na zmiennej instancyjnej obiektu klasy, na rzecz którego wołamy tę metodę plus two. I podobnie jak poprzednio, ponieważ nie wołamy c.call, to wynikiem plus two jest piątka. Ale różnica jest taka, że w momencie, kiedy my już wykonamy plus two, mamy do dyspozycji obiekt count na tym obiekcie, znaczy zmienną instancyjną count obiektu x. I czym jest taka zmienna? Otóż ona jest właśnie tą naszą kontynuacją, która została powołana do życia w momencie wywołania plastu. Ona jest w jakiś sposób tutaj wypisywana przez interpreter. A jak myślicie, co się stanie w momencie, ponieważ to jest obiekt, na którym możemy wywołać call, co się stanie w momencie, kiedy zawołamy na tym obiekcie call z parametrem powiedzmy 42. No dobra, ale co zostanie zwrócone? Pomysły? 44, dokładnie. Mocno nieintuicyjne, ale cofnijmy się do kodu i zobaczmy. Zawołaliśmy call. Call spowodował wyskoczenie, natychmiastowe wyskoczenie z wnętrza bloku call CC, który powołał do życia ten obiekt kontynuacji. Czyli 42 zostało jeszcze raz zwrócone stąd. Nie ma znaczenia, że ten kawałek kodu się już raz kiedyś wykonał. Jeszcze raz wynik tego wyrażenia został dodany do trójki. Jeszcze raz sterowanie w programie zostało wróciło z wywołania metody plus two. Więc jeszcze raz, call powoduje natychmiastowe wyskoczenie z bloku call CC, który kontynuację powołał do życia. W naszym przypadku był to blok call CC w metodzie plus two. Nie ma znaczenia, że ten kawałek kodu się już kiedyś wykonał. I to nam pokazuje, że kontynuacje są w pewnym sensie grube, to znaczy one są stanowe, one mają w sobie na tyle dużo informacji, żeby zapamiętać
kontekst wykonania programu z momentu powołania do życia danej kontynuacji. I z taką informacją przeżyć dowolnie długo i móc być wywołany potem dowolnie wiele razy. I ponieważ właśnie coś takiego możemy robić, możemy sobie najróżniejsze rzeczy na kontynuacjach implementować i pokażę wam może kilka, zaczynając od takiego najmniej życiowego, tak jakby cokolwiek w tej prezentacji było życiowe, przykładów. Czy ktoś słyszał o języku Intercal? To pierwszy reprezentant rodziny języków nazywanej ezoterycznymi, czyli takich języków programowania, które powstały nie po to, żeby łatwo się w nie wpisał programy, tylko po to, żeby że projektantowi języka akurat przyszły różne ciekawe pomysły do głowy. Różne ciekawe pomysły do głowy przyszły autorom Intercala, włącznie z tym, że jest takie zarządzenie w Intercalu, że pewna liczba instrukcji musi być poprzedzona słowem kluczowym please, ponieważ jeżeli nie, no to program zostanie odrzucony jako zbyt niegrzeczny. Ale trzeba też nie przeginać w drugą stronę, żeby nie zostać uznanym za zbyt jezusowski. A innym ciekawym pomysłem jest pewna odwrotność Goldu znanego z różnych języków programowania, czyli ConFrom. Co to jest ConFrom? Najłatwiej zobaczyć na przykładzie kodu w takim pseudo Basicu, to nie jest Intercal, ale to jest pętla nieskończona, która powoduje wypisanie hello wróg, hello wróg, hello wróg. To ConFrom, które się pojawia w linijce 10, instruuje program do natychmiastowego wskoczenia z powrotem w to miejsce za każdym razem, kiedy wykonywanie dojdzie do linijki 30, niezależnie od tego, co w tej linijce 30 będzie. Więc to jest pętla nieskończona. Strasznie wykrzywia ta instrukcja mózg na lewą stronę, ale jak się okazuje, kontynuacje pozwalają na zaimplementowanie czegoś takiego w dosyć prosty sposób. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy sobie tutaj hasha labels, który labelom odpowiadającym numerom instrukcji w tym pseudo basicu przyporządkowywał będzie kontynuację. ConFrom polega na stworzeniu kontynuacji i przypisaniu jej do odpowiedniego miejsca w tym haszu. W momencie, kiedy kod dojdzie do metody label, my po prostu tę kontynuację wołamy i sterowanie zostaje przekazane w miejsce tego ConFrom. Czyli dokładnie tak, jak chcieliśmy. Więc to tłumaczenie prawie dosłowne tego pseudo basica na Ruby z taką implementacją ConFrom Label działa i daje taki wynik, jak byśmy chcieli. Minusem tej implementacji jest to, że ona nie pozwala na skoki w przód. Pozostawiam jako ćwiczenie zastanowienie się, czy da się rozbudować tę implementację tak, żeby skoki w przód też działały. A innym, może ciekawszym przykładem tego, co można na kontynuacjach zbudować, są mikrowątki, czy mówiąc inaczej, zielone wątki. Zielone w tym sensie, że niesystemowe, w sensie nie odwołujące się w żaden sposób do systemu operacyjnego. Wszystkie wątki zielone działają w jednym wątku systemowym. A po drugie, robiące tak zwany kooperatywny multitasking, czyli takie, że żeby wywołać jakiś inny wątek, to wątek musi eksplicity powiedzieć, że on na chwilę skończył pracę i może przekazać swoje zadanie jakiemuś innemu wątkowi. To jest ta metoda yield. I implementacja wygląda w ten sposób. To nasze queue to jest tym razem tablica, której elementami będą kontynuacje i ona reprezentuje kolejkę wywołań.
Każda kontynuacja w tej tablicy będzie reprezentowała nam jeden wątek. Fork, czyli stworzenie wątku, działa w następujący sposób. My sobie tworzymy kontynuację. Wewnątrz bloku CoCC mamy do dyspozycji obiekt nowo stworzonej kontynuacji C. Wpychamy go na koniec kolejki i zwracamy nil. Owo nil zostaje przypisane do zmiennej x. Teraz jeżeli x nie jest nilem, to znaczy, że myśmy do tej kontynuacji wskoczyli skądinąd, a nie, że ona została dopiero co wygenerowana. To jest bardzo częsty pattern i trochę wymaga zastanowienia się, ale tak sobie myślałem i wymyśliłem, że dobrą metodą zrozumienia jest taka anegdotka o wehikule czasu, który jest taką małą maszynką, którą można ustawić na dowolny moment w czasie w przeszłości. I w momencie wciśnięcia go na tej maszynce, ona cofa cały stan wszechświata do wybranego przez nas momentu w przeszłości. I mogłoby się wydawać, że coś takiego jest zupełnie nieużyteczne, pomimo że potrafi cofać w czasie, ponieważ cofnięcie stanu wszechświata właściwie spowoduje, że to samo, co już się stało, to stanie się jeszcze raz. Ale wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wehikuł czasu cofnął nas do momentu w przeszłości, my obserwujemy na jego wyświetlaczu zmniejszenie licznika jego uruchomień albo zwiększenie. I mając taką informację, jeżeli my się wpatrujemy w wyświetlacz naszego wehikułu czasu, on się w którymś momencie zmienia, to znaczy, że ktoś właśnie z przyszłości cofnął się do tego momentu, w którym jesteśmy i mamy możliwość podjąć jakąś nową akcję. Coś bardzo podobnego dzieje się tutaj. Po tym, czy X zwróciło nil, czy nie nil, można stwierdzić, czy ten fork właśnie utworzył wątek, czy powinniśmy go uruchomić. Yield po prostu zdejmuje nowy wątek do wykonania z naszej kolejki. Wstawia kontynuację odpowiadającą wreszcie bieżącego wątku na koniec. I ten nowy wątek wywołuje z jakimś nienilowym parametrem, co spowoduje, że on dalej sobie pójdzie. I wreszcie start to jest taka metoda, która wywołuje pierwszy wątek z kolejki. I przykład wywołania jest taki, że tworzymy sobie trzy wątki. W każdym dwa razy sobie wpisujemy jakiś napis. Po każdym wypisaniu przekazujemy sterowanie do następnego wątku. I w momencie tego wykonania C start wszystkie te wątki się uruchomią i tak jak widzimy, wykonanie ich się przeplata, tak jak chcieliśmy. Uf. Bardzo skomplikowane i mogłoby nawet być przydatne, gdyby nie to, że w Ruby mamy trochę lepsze mechanizmy wbudowane już do tego celu służące. Ale zbliżając się do takiej najbardziej ciekawostkowej rzeczy w tej prezentacji, opowiem wam o tym, w jaki sposób można kontynuację wykorzystać w aplikacjach www. Tak z 7-8 lat temu to było bardzo modne, powstawały wtedy frameworki służące do pisania aplikacji www właśnie w ten sposób. One wyszły z mody w momencie, kiedy upowszechnił się JavaScript i single page applications. Teraz w ogóle już nikt by nie chciał w ten sposób pisać aplikacji, bo nikt już nie używa Railsów, wszyscy piszą
Wszyscy piszą aplikacje w Emberze, Angularze, czy co tam jest modne. Ale kontynuacje są przydatne do zamodelowania takiego jednego problemu, który nam się czasami pojawia w aplikacjach w pisanych w takich nie JavaScriptowy sposób. Mianowicie w tradycyjnych RESTfulnych aplikacjach nie jest łatwo implementować procesy, które są złożone, to znaczy takie, że obejmują wiele kroków wykonywanych przez użytkownika, wiele żądań w W, wiele rozgałęzień się tam może pojawić po drodze. Logika tych procesów jest skomplikowana. Na ogół myślę tutaj o rzeczach w stylu wszelakiego rodzaju wizardów, które na ogół w na przykład Linuxach się implementuje za pomocą GemmaWicked albo podobnego. GemmaWicked działa w taki sposób, że on sobie pod spodem reprezentuje nasz proces jako maszynę stanową i żądania wewnątrz procesu reprezentuje jako przejścia pomiędzy stanami w tej maszynie. Ale to jest podejście, które jakkolwiek działające jest bardzo podatne na zrobienie w nim błędów, ponieważ te maszyny mają tendencję do rozrastania się w sposób wykładniczy, ponieważ dochodzą wszelakiego rodzaju problemy związane z wciskaniem przycisków wstecz, przeglądacji itd. Więc to jest terapium, a kontynuacje pozwalają na podejście do tego zagadnienia z zupełnie innej strony. Mianowicie, jeżeli tak popatrzymy na żądania HTTP jako o prośbę do serwera o to, żeby wziął od nas to, co jest w żądaniu i zrobił z tym coś dalej, przekazał nam informację, która odpowiada za następny krok w procesie, to na to coś dalej możemy popatrzeć jak na kontynuację i ono nią rzeczywiście jest. Popatrzcie na taki kawałek kodu. To jest aplikacja, którą ja przygotowałem na potrzeby tego wystąpienia i ta metoda application, ona jest implementacją logiki biznesowej i złożonego procesu, który ta implementacja, znaczy ta aplikacja implementuje, a którym to procesem jest dodawanie dwóch liczb. To może się wydawać trywialny przykład, ale zaczerpnąłem go z pewnego artykułu, który jest poświęcony właśnie kontynuacjom w aplikacjach WW. W tym artykule jest rozrysowana maszyna stanowa odpowiadająca tej aplikacji. Ona wcale nie jest taka trywialna. Pokażę może, jak to działa. Mamy sobie pierwszą stronę. Mamy sobie pierwszą stronę, która nas prosi o liczbę. Wpiszę jakąś liczbę 33. Oj! Przepraszam. Za chwileczkę powiem, co się stało, ponieważ właśnie padłem ofiarą prawa Matwiego, więc zrezygnuję z dalszej demonstracji. Zobaczcie, jak naturalne jest takie pisanie kodu. Nasze read first number i read second number, one wyświetlają użytkownikowi stronę z formularzem proszącym o podanie kolejnej liczby, potem następuje dodanie liczb i wyświetlenie ostatniej strony z wynikiem. I jakkolwiek to, że metoda list first number może albo zwrócić jakąś liczbę, albo wyświetlić użytkownikowi stronę i poczekać na odpowiedź przez HTTP, wydaje się niewykonalne, to kontynuacje pozwalają na zrobienie dokładnie tego. I pokażę po kolei kawałki kodu, które za to odpowiadają. To jest klasa, którą nazywam kontenerem kontynuacji. Ona wrapuje hasza znowu, którego kluczami są napisy losowo generowane, a wartościami są kontynuacje.
Na takim hashu można zawołać metodę obtain, która nam wygeneruje losowy klucz. Pod tym kluczem powoła do życia konsumację, zapisze ją pod tym kluczem i powie nam, jaki ten klucz jest. I druga metoda pozwala na wyłuskanie kontynuacji, która siedzi pod kluczem przekazanym jako parametr. A tak wygląda routing, to jest aplikacja Sinatrowa. Mamy sobie stronę główną, która po prostu wyświetla aplikację. Tym renderem się na razie nie przejmujcie, on jest szczegółem technicznym. Ale mamy też post, który akceptuje URL-a, w którym jest jakiś napis. I tym napisem jest identyfikator kontynuacji, która wcześniej już została stworzona. I teraz to, co się dzieje, to my znowu rendererem się nie przejmujemy. Natomiast z naszego storu wyłuskujemy kontynuację o takim ID i ją wołamy. I trzeci, ostatni element układanki to implementacja już naszej jednej z metod read first number i second number. Nasze read first number działa trochę na takiej zasadzie jak ten przykład z mikromotkami. To znaczy my sobie pobieramy z naszego storu, naszego kontenera kontynuacji jakiś klucz i teraz patrzymy, czy to jest napis. Jeżeli tak, to znaczy, że my jeszcze nie wiemy, jaka jest wartość liczby, o którą chcemy użytkownika zapytać, w związku z czym renderujemy sobie stronę odpowiedzialną za zapytanie użytkownika o pierwszą liczbę. Tam jest ARB, w którym jest ukryte pole w formularzu, w którym ląduje nasz identyfikator kontynuacji. W momencie, kiedy K ma metodę key, to oznacza to, że nasze K nie jest już napisem, tylko jest tym, co przyszło w requestie, znaczy w danych z formularza. I w związku z tym tam jest fest, który jest tą liczbą, którą użytkownik podał. I to jest napis i można w związku z tym zawołać na tym tu i dostać liczbę. Analogicznie wygląda implementacja read second number. To jest trochę chaotycznie, jak o tym opowiadam, ale analizując kod na GitHubie można się przekonać o tym, w jaki sposób to działa. A za chwileczkę powiem, dlaczego nie zadziałało przez chwilę. Problemy z kontynuacjami są najrozmaitszego rodzaju. W ogólności, niezależnie już od tej próbowej implementacji, kontynuacje są trudne. Czy ktoś zrozumiał wszystkie slajdy? Nie widzę podniesionych rąk. Wszystkie te rzeczy są mocno nietrywialne, wymagają zastanowienia się, jak działają podobnego do tego, które było w prezentacji Piotra przy okazji tej metody implementującej pop count przez operacje na bitach różne skomplikowane. A poza tym jest to zupełne pogwałcenie wszelakich zasad związanych z REST, bo to zupełnie inne podejście do tworzenia procesów, do modelowania procesów biznesowych w aplikacjach www.
A poza tym są niewydajne z wielu względów, na przykład z tego powodu, że ponieważ to są grube dosyć obiekty, bo one muszą pamiętać o informacje o stanie programu w momencie powołania kontynuacji do życia, w związku z czym zachowywanie tego kontekstu wykonania jest dość drogie. Co więcej, samo to, że w języku kontynuacji mamy dostępne, powoduje, że kompilator nie może sobie pozwolić na pewne implementacje, na pewne optymalizacje, na które mógłby sobie pozwolić, gdyby kontynuacji nie było. Na przykład kompilator musi być przygotowany na to, że do wnętrza dowolnej metody można wskoczyć z powrotem z zupełnie innego miejsca jeszcze raz. To ogólne problemy, a Ruby dokłada swoją własną działkę problemów, z których jednym jest to, że są nieprzenośne, mamy je tylko w tej standardowej implementacji w MRI, nie ma ich w JRuby, nie ma ich w RubyNewsie, a nawet w MRI są zdeprekowane na rzecz fiberów. Są ograniczone, a głównym ograniczeniem jest to, że nie można wywołać kontynuacji z tworzonej w innym wątku. Z dowolnego miejsca w programie można wywołać kontynuację raz tworzoną pod warunkiem, że będzie to z tego samego wątku, który powołał ją do życia. Czego smutnym efektem ubocznym jest to, że taka aplikacja webowa, jaką widzieliśmy poprzednio, ona nie może działać na serwerze, który używa wielu wątków, więc żeby to działało, to musi być Webrick siłą rzeczy. Ponieważ z jakiegoś powodu mi się zapewne Thin uruchomił, więc inny wątek podjął zareagowanie na requesta niż ten, który odpowiadającą mu kontynuację stworzył i niestety się posypało. W momencie, kiedy zagwarantujemy Webricka, nagle się okaże, że aplikacja działa. Kolejna rzecz, kontynuacje są nieserializowalne, nie można ich zamaszalować w żaden sposób, nie można ich umieścić w JSON-ie, nie można ich przekazać przez sieć. One żyją tylko w momencie w ramach procesu, w ramach wątku, który powołujesz do życia. I ponieważ nikt ich nie używa, to są pełne błędów. Na przykład taka sympatyczna instrukcja, jaką wywołałem w IRB, to spowodowała, że IRB zgłupiał całkowicie. A jeszcze jeden slajd szybciutko bardzo na temat Fibers, czyli tego zastępnika kontynuacji w nowych wersjach Ruby'ego. To są zielone mikrowątki, bardzo podobne do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Można je wstrzymywać, wznawiać eksplicite, przekazywać kontynuowanie między kontrolę między nimi. Każdy mikrowątek ma własny 4-kilobajtowy stos i ten przykładowy kawałek kodu nam za pierwszym razem, kiedy metoda lithium zostanie wywołana, zwróci jedynkę, za drugim razem zwróci dwójkę, a trzeciego razu nie będzie, bo blok służący do stworzenia włókna po prostu zakończył swoje wykonywanie. I to wszystko. Jeszcze slajd na zakończenie, jeżeli ktoś się nudził. Warto zapamiętać, że kontynuacje są takim go-to na sterydach i że wywołanie call na obiekcie kontynuacji powoduje wyskoczenie z bloku, który kontynuację stworzył. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie. Czy można kontynuacją oszukać ten benchmark, co Shot mówił wcześniej? Dobre pytanie. To myślę, że bardzo zależy od tego, jak on jest wewnętrznie zaimplementowany. Trzeba by się zastanowić, nie mam pojęcia. Tak. Zobaczcie jeszcze raz na ten slajd. To jest bardzo trywialny proces biznesowy, ale w momencie, kiedy my implementujemy coś nietrywialnego, coś, co ma wiele
kroków, to kontynuacje pozwalają na bardzo naturalne zaimplementowanie takich złożonych procesów bez martwienia się o to, czy cokolwiek po drodze akurat wymaga zwracania użytkownikowi strony www i poczekania na... Ja mówię o kontynuacjach jako takich teraz, a nie o ich konkretnej implementacji w Ruby, bo ona jest, jak widzieliśmy, do kitu. Natomiast w innych językach to te frameworki oparte na kontynuacjach miały się dobrze, nawet jeden się nadal całkiem dobrze ma, w sensie mówię tutaj o frameworku Seaside smalltalkowym, którego najnowszy release był bodaj na początku maja tego roku, czyli ludzie go używają z jakiegoś powodu. Można o tym myśleć w ten sposób, tak. Pytania? Pytań chyba już nie ma, więc bardzo dziękuję.